Ej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Astro Creep, czyli Astro Creep Invasion, czyli druga część gry Astro Creep. Ile razy można powiedzieć Astro Creep w ciągu 10 sekund? Za dużo zdecydowanie. Także będziemy sobie grać w tą gierkę. Ostatnio wam się spodobała pierwsza część, gdzie byliśmy tak jakby zmuszeni do zniszczenia stacji kosmicznej i przejęcia kontroli, stworzenia większej ilości robaków i tak dalej. Z tego co wiem, ta wersja gry nie jest zbytnio dokończona. Jest to wersja jakaś taka też powiedzmy moderska czy deweloperska, gdzie mogę sobie zmieniać różnego rodzaju rzeczy, aczkolwiek nie będziemy się tym bawić. Wystartujmy sobie grę i mam nadzieję, że będzie przyjemnie. Oh yeah. Dobra, lecimy sobie bardzo fajnie. Dziękuję serdecznie. Na prawo też widzicie oczywiście, w jakich ustawieniach mam grę odpaloną. Nie widzicie tego, przepraszam. W każdym razie jest to Full HD i 144 klatki. Dobrze, nasze zadanie. Nasze zadanie to klikać naokoło w danych lokacji, szukać pomocy i tak dalej, okej. Okej, czyli musimy robić dane rzeczy, żeby osiągnąć nasz cel. Zbierać przedmioty rozsiane po świecie, wykonywać zadania, zabijać inne organizmy, wykorzystywać ich ciała do tego, żeby ewoluować. Okej! Okay. The first mission is evolved to a form that allows you to create a nest and spawn more generations for alien invaders. Okej, okay, czyli naszym pierwszym celem jest wyewoluowanie i stworzenie tak jakby gniazda po to, żeby stworzyć więcej naszych oczywiście pobratyńców. Zakładam, że tu mogę wejść. Grałem już w pierwszym części, więc wiem, że mniej więcej trzeba po całym ekranie jeździć. Jeśli się nie wie, to trzeba szukać. Trzeba szukać, czy nie ma. Właśnie, tutaj jeszcze miałem zobaczyć. Tu jest coś takiego jak opcja Add Light. Nie za bardzo będę z tego korzystał, bo wydaje mi się, że wszystko jest za bardzo jasne. Aczkolwiek, kiedy już naprawdę będę miał problem z ogarnięciem czegoś, to postaramy się ogarnąć. Nie wiem, mogę wejść na rurę. Przejdziemy dalej. Czy w ogóle to się zresetuje to światło? Tak, zresetuje się to światło. Nie wiem, czy powinno to być w tej, powiedzmy, stylistyce, jeśli chodzi o to. Powiedzmy, że to tak zostawimy i mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie, bo dodawanie światła w ten sposób sztucznie jest troszeczkę jak dla mnie bez sensu. Także, mamy jakiegoś szczura, mogę zejść na dół. O, dobra, szczur idzie do nas, okej. Muszę uważać, co mogę tu zrobić? Mogę na rurę kliknąć. Mogę kliknąć na szczura, ale mogę też złapać to jego żarcie. Mogę mu... Co ja z tym mogę zrobić? Co, mogę to zabrać i oddać, tak? Okej. Co się stanie, kiedy kliknę na szczura? Odegra się walka. Czy tu mamy jakieś animacje, czy... Nie, dobra. Czyli już jestem pewien przynajmniej tego, że szczurem się nie mogę zająć zbytnio. Także no, troszeczkę ciężko, ale jest. Restart from checkpoint. Okej, mamy checkpoint. To mnie bardzo cieszy. Także wejdziemy sobie znowu na rurę. Moi drodzy. Przejdziemy sobie na prawo. I teraz rozumiem, tego chrupka mam wsadzić do tego tutaj. A to tu wejdzie? Jak mam to? Zakładam, że to... A halo, oddaj mi tego chrupka. O, kliknąć. Dobra, i teraz szczur tak jakby utknął tam. Dobrze, możemy mu wejść chyba w pupę. O! O! Dobra, jest. Zamieniliśmy się. Dobra, czyli nie mamy już chyba co szukać w kanalizacji. Wyjdźmy. Zazwyczaj jedna lokacja tworzy się, tak jakby tworzy jedną tą generację, jakby tak jakby jedną ewolucję. Okej, możemy wejść sobie na drzewo. Co możemy przez to osiągnąć? To jest moje pytanie. Możemy przejść, okej. Okej, tu są nasi pobratyńcy, jakby nie patrzeć, w tym miejscu. Nie wiem, szczerze mówiąc, co tu więcej mogę zrobić. Mogę kubek kliknąć, okej. Niech będzie kubek w takim razie. Uuu, mogę mu napluć, okej. Gdzie jest moja myszka? Zniknęła. O, okej. Coś się dzieje. Okej, załatwiony. No tak, bo ja w tej formie mogłem pluć, zapomniałem. Mogłem pluć i załatwiać. Okej, co mogę dalej zrobić? Możemy pójść w dół. Co, mogę go jakoś wykorzystać? Nie, oni tu się mogą nim tylko pożyć. Dobra, to idziemy dalej. Kolejna scena, kolejny akt. Czy jakby tam sobie określić. Mamy dom. Chodźmy do domu. Może jakiegoś człowieka złapiemy? To byłoby całkiem fajne. Dobra, czy mogę tu coś zrobić? Cokolwiek? Nie, mogę wejść do środka? O!
Made in China. O, klucz! Okej, dobra, i za pomocą klucza będę mógł wejść do drzwi. He? Nie... Halo, proszę mi to oddać. Nie mogę, okej, nie mogę tego użyć. Chodźmy dalej w takim razie. Dobrze, na spokojnie. Przez okno coś te... A dobra, tu jest dziurka od klucza, dobra. Czyli tu furtka na tak jakby... Jakby to powiedzieć, tylne wejście, tylny ogród, czy ogród ogólnie. O, nie mogę. Attention, the dog doors operates in stadium with a radio collar. The collar is required to open. O, czyli potrzebujemy tak jakby obroży psa, inaczej tu nie wejdziemy. Dobra, czyli zakładam, że tu będzie gdzieś pies. Jest Buda i nie mogę nic zrobić. Dobra, jest pies. Mam miskę, sparki i mam drzewa. Mam tylko dwie opcje. To jest dosyć mało, bym powiedział. Tu jest gałąź, z którą nie mogę nic zrobić. Dobra, nie wiem. Na chwilę obecną nie mamy tu chyba opcji. Jeszcze dodam sobie światło, czy na pewno niczego nie pominąłem. Nie mogę mu samej obroży zabrać, rzeczywiście obroża jest, czyli nie, musimy iść gdzieś indziej. W takie, powiedzmy, nagłe wypadki jak najbardziej będę to wykorzystywał. No dobra, no nie ma tu nic, musimy iść chyba dalej. Możliwe, że to jest bardziej troszeczkę rozbudowane, chociaż już jest o wiele więcej lokacji niż tak jakby w pierwszym, bo w pierwszym było w sumie, nie wiem, z 5 lokacji ogólnie. Astro Creepie. Dobra, mamy kolejny dom, może tutaj będzie coś ciekawszego, może tu jakiegoś chomika znajdziemy czy coś. O, mogę sobie wejść do środka. 743. Okej, okay, jakiś... To jest kobieta chyba? Wejdźmy tu najpierw. Okej, okay, jest rzeczywiście jakaś starsza kobieta, która będzie paliła chyba papierosa. Okej, okay, pali papierosa. O, ma tego! Oddycha w specyficzny sposób, ale nie ma... Szukam, czy jest jakaś śrubka czy coś, ale nie za bardzo. Staram się zwracać uwagę. Mogę wejść na to. Mogę wejść tu. O, i jeszcze wyżej wskoczył. Czy mogę ją jakoś zaatakować? To jest moje pytanie. Mogę zeskoczyć. A mogę na przykład na tą dziurkę? Mogę! O! What? Zabraliśmy jej oczy i mamy jej głowę. Okej? Nie wiem, co prawda... Nie wiem, czy daje nam to cokolwiek? Moce telepatyczne mamy od początku, ale... Nie wiem, coś, o, mogę coś zabrać. Mogę zabrać steaka. Okej, okay, niech będzie. Czy coś jeszcze? A, mogę tylko otwierać i zamykać. O, tu jest jeszcze coś. Dear Mrs. Aster, thank again for greeting to feed Sparky while you visit our relatives in Montana. Okej, okay, czyli to jest od tych sąsiadów i że ona karmiła go. Dobra, niech będzie. Nie wiem, możemy wyjść. Spoko. Czy jest tu coś więcej? Mamy dwie drogi, lewa i prawa. Nie wiem, gdzie jest wyjście. Wydaje mi się, że tu jest wyjście naprzód domu, więc chodźmy na tył. You will be able to return to this area. You will not be able to return to this. So be sure you wish to. Okej, okay. Czyli tu jest jakby wyjście. A tu mogę? Dobra, tu mogę, jak najbardziej. Okej, okay. Mam śrubokręt. O, w sumie to tutaj nawet na górze mi pokazuje screwdriver. Jakbym mógł tak jakby posiąść, ale tu nie. Chyba nie ma tu nic więcej właściwie. Chyba nie, dobra. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, bo będę musiał restartować grę. Tak skromnie. Dobra, kolejny. Dobra, mogę wziąć sobie wąż. Nie wiem, sprawdza do czego. Mogę wziąć nożyczki. Czy mam to na przykład jakoś naciąć? Mogę łączyć ze sobą obiekty? Na przykład zrobić mu jakąś porcję jedzenia czy coś? Chyba nie za bardzo. Czy jest tu coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, spadamy stąd. W takim razie... Tu już nie mogę wejść, dobra, czyli tu jest wyjście. Całe szczęście pamiętam mapę, nie jest zbyt duża, to jest całe szczęście. Dobra, jesteśmy teraz na miejscu tym. Lecimy sobie w to miejsce. I mam nadzieję, że tu będzie ten pieseł czy cokolwiek. Teraz tak, tu musimy pójść. Pies raczej nie zniknie, raczej się nie zdespawnuje, ponieważ w takich grach zazwyczaj to nie działa. Ale zobaczymy sobie, na pewno sobie zobaczymy. Dalej nie wejdę, bo nie mam oczywiście jego broszy. Teraz muszę się jakoś psem zająć. Mam nadzieję, że mając te wszystkie przedmioty jestem w stanie. Dobra, co pierwsze mogę zrobić? Mogę na pewno mu dać Okej, okay, interesuje go to. A mogę cię na przykład... Nie wiem... Nie mogę ci nic zrobić, dobra. Mogę dać ci kotleta. Zainteresujesz się kotletem.
Ale nie mogę cię zaatakować od pupy strony. Dobra, chodźmy na drzewo w takim razie, skoro to jest nasza jedyna opcja w chwili obecnej. I może coś z tą gałęzią, może muszę ją uciąć i trafić w niego? Nie, nie za bardzo. Od śrubo okrętować? Nie, na pewno nie. O, okej! Okay. Aha, i nagle się zresetowała scena. Nie wiem czemu pies nagle miałby się schować, aczkolwiek pies się udusił. O, rozumiem, i teraz mam go odciąć? Myślałem, że odciąć w jednym i w drugim. W każdym razie... Brutalne sceny mają się dziać poza ekranem. Jakieś demony go opętały? O! Jesteśmy... W sumie czym my jesteśmy w tej chwili? Połączeniem jakby psa i tego zwierzaka. Dobra, nie wnikam. Naprawdę nie wnikam. Dobra, i teraz możemy tu przejść. Tak, możemy tu przejść, ponieważ mamy tak jakby tą obrożę. Dobra, co możemy tu zrobić? Nic, lecimy dalej. Czy tu mogę coś zrobić? To są takie puste pomieszczenia po nic. Okno. Myślałem, że może oknem będziemy mogli wyjść. Drzwi. O, czyżbym mógł na przykład... Nie. Dobra, chyba na górę idziemy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Keep out. Dobra, chodźmy tutaj. Okej, co... Reports have begun popping up in regards to a series of brutal attacks across the area. Police aren't yet sure if the attacks are related. Victims are reportedly being snatched from their homes, or in many cases being mutilated on site. Channel 6 urges its listeners... Okej, czyli ogólnie już się ludzie zorientowali, że coś jest nie tak. Zorientowali się, że już jest coś nie tak i zgłaszają innym ludziom tak jakby to, że coś się dzieje. This is a wonderful test for the radio. Dobra, czy ja mogę zrobić coś innego? Nie mogę nic zrobić. A jeśli go zaatakuję? Rozstrzela nas, okej. Okay. Czyli nie mogę tego zrobić. Muszę zrobić coś z tym, tym śrubokrętem na bank. Szukaj, Krystian, szukaj. Dobra, tu, chyba już widzę. Są tak jakby śrubeczki. Tak. Czyli są śrubeczki. I na spo... O! Zacząłem od lewej, z tej strony też mogłem usunąć. A zacząłem od lewej i przez przypadek poleciało tu. Dobra, no to nic tu chyba nie jestem w stanie zrobić. To... Drastycznie. A tam jeszcze był jeden pokój chyba na lewo. Teraz jesteśmy jakimś, nie wiem, kosmito-krokodylo-psem? Boże, nie wiem co to jest naprawdę, ale to jest... Potwór jakiś, to ostry. Okej, okay, co my tu mamy? To są nasi pobratyńcy, którzy zamienili się w skrzydełka. I czy on sobie to doczepił? Odleciał na tym. O, helikopter. Witam serdecznie. Nie widzę jakoś śladów krwi i tak dalej. Ale to jest naprawdę niezłe. Gdzie my lecimy? Do jakiegoś zoo? Nie, gdzieś wylądowaliśmy. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie wiem, wezmę największe. Ja liczę na to, że tu będzie najwięcej tych wszystkich stworów. Czyli złożyliśmy te jaja i jesteśmy zadowoleni. No i tak, to jest ten ekran, właśnie. To jest ten ekran, który mówił mi o tym, że niestety nic tutaj nie będzie. Mamy zoo, więzienie i szpital. I gdziekolwiek byśmy tu nie poszli, to z tego co wiem... O, jesteśmy w ogóle małym, myślę, że będziemy tym dużym. Nieważne, gdzie byśmy sobie poszli, z tego co wiem, tutaj niestety nie ma nic, ponieważ gra nie została w ten sposób ukończona, żebyśmy mogli dalej to robić. I tutaj nie będzie żadnych stworzeń. Dobra, pójdziemy sobie na górę na przykład. To jest, nie wiem, są słonie. Nie wiem, tu nie ma dalej nic. Jak widzicie, tu nic nie ma na tych wszystkich stworzeniach, w tych wszystkich miejscach. Jest pusto po prostu, nie ma tu nic. Także tu sobie zakończymy ten materiał. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście dajcie znać, jeśli chodzi o komentarze, dajcie znać, jeśli chodzi o jakieś wasze tam oceny. Będę za to bardzo wdzięczny. Póki co komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie ciepło. Możecie również napisać jakąś inną produkcję w stylu tej, którą byście chcieli zobaczyć, czyli Point and Click. No i pa, pa!